Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpa S Ultimate Summer Camp. Witam was serdecznie. Na sam start przypominam, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję już teraz, bardzo wam za to dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj kolejny development przed nami. Trzeba te developmenty robić, do takiego wniosku dochodzę. Ja być może poza odcinkami będę sobie robił developmenty tych postaci słabszych. Absolutnie nie po to, żeby ich używać, tylko po to, żeby zdobywać na nich tak zwane, powiedzmy, scenki, które będę mógł wam potem pokazywać. Ostatnio mało gram poza odcinkami. A po drugie, żeby zdobywać jakby progress achievementa, który wymaga po prostu dużo postaci wbitych. Dzisiaj myślę, że nie ma co kombinować, zajmijmy się Chihiro Fujisaki, który to... No miejmy nadzieję, że dobrze nam wyjdzie po prostu. Influence plus 1, defense plus 1, fortitude luck, luck plus 2, przecena sklepowa, increase effort of friendship, ok. Więcej studentów, więcej kart, ajajaj. Siła, co ja bym chciał dać Chihiro mojemu drugiemu? Spróbujmy wziąć sobie to. Dzięki temu... A może coś jeszcze nawet? Muszę z tego korzystać, bo w sumie czemu nie? Może szczęście plus 1 albo... Influence plus 1? Próbujmy dobrze zagrać naszym drogim Chihiro. Ten obóz może być dobrą szansą, gdybym w końcu stał się sobą. Tego ci życzę, drogi Chihiro, tego ci właśnie życzę. Dobra, plan jest prosty, pierwsza wyspa. Po drodze nie śpieszyć się, ale też stanowczo iść do przodu, tak bym to określił. A, myślałem, że wyląduję na Kaito na start, to byłby w sumie bardzo fajny start. Ale wylądowałem na Himiko. Himiko jest o tyle fajna, że ma kartę ruchu 0, która mi się po prostu przyda. No, począteczek może być ciężki, ale tutaj tak naprawdę nie ma dużej, powiedzmy, zaradki. Trzeba po prostu rozegrać pierwsze walki. A, szkoda, mógłbym od razu iść do sklepu, ale no nie stać mnie jeszcze na to. Wbiję sobie teraz drugi level i przygotuję się po prostu na zakupy za chwilę. Ten sklep dosyć prosto w niego trafić. Jak nie trafię w niego, to albo friendship bym chciał, albo bym chciał po prostu walkę. Okej, może iść do sklepu. No to idę do sklepu. I w sklepie kupuję sobie... Ajajaj. No niestety, chyba tak będzie łatwiej, żeby to sobie sprzedać. Wiem, to kontrowersyjna decyzja. Nawet bardzo. Ale... Tak, muszę kupić zwój. Muszę kupić Copper Roda i muszę kupić Clove Andes. I teraz tak naprawdę tym prostym manewrem sprawiam, że powinien mieć dosyć łatwy początek po prostu. Mógłbym zaatakować w sumie. Jakby mnie nawet cofnęło kawałek, to nie byłoby aż takiej lipy. Dobra, podejdźmy tutaj. Genocide daje nam High Jump. No to akurat fatalna karta. Aj, fatalne losowanie również. Triple Move by się chyba przydał, albo karta sklepu. Oj, triple move, dobra. Jest najgorzej. No i kartę defensa. Jest spoko. Postaram się Chihiro stawać częściej na kartach przyjaźni. Bo w sumie czemu by nie. O nie, nawet tak zrobię. Sepura daje karty ruchu 4, o ile dobrze pamiętam. Ostatnio... A nie, podwójnego ruchu. Chciałbym powiedzieć, że ostatnio często nią trafiam i dosłownie się pomyliłem. Jak na zawołanie. Dobra. No nie wiem, czy nie potrzebuję jeszcze jednego levela, żeby się przebić przez ter wariata. A spróbujmy. What could possibly go wrong, jak mawia klasyk. A, chyba damy radę. Daliśmy radę. Zwój bardzo dużo zmienia. Zapominam o tym zwoju. Od razu czwarty level wbity, no i mam drugą wyspę. Tempo dobre. Teraz przydałoby się trochę poexpić. Karty sklepu nie mam ostatecznie. Mam kartę podwójnego ruchu, ale ona chyba będzie trochę później użyta przeze mnie. A mam podwójnego i potrójnego. Dobra, to podwójnego może teraz ruszyć. Chciałbym trochę głębiej w tą wyspę wejść. Szczerze powiedziawszy, z chęcią bym wylądował na friendshipie jakimś. I to już widzę, którym. O! Wow! Ależ dzisiaj jest jasno! Więc to jest ten wirtualny świat. Myślenie o tym, jak wszystko jest zrobione sztucznie, sprawia, że moje serce bije szybciej. Racja!
Uważam siebie za królewcy niesamowitej technologii, ale ten świat jest zupełnie czym innym. A, i oni wszyscy to przecież wychwalali, to przecież pojęcie Chihiro za tym stoi. Zapomniałam o tym. Tak, doprawdy, Chihiro jest naprawdę niesamowity. Tak, wszyscy, którzy ze mną pracowali, są niesamowici. Sam bym tego nigdy nie osiągnął. Czyż kooperacja nie jest piękną rzeczą? Przez połączenie talentów można zrobić wszystko. Zgadza się. Jako ktoś, kto prowadzi resztę, czuję, jakbym musiała przypominać sobie o tym. Przecież mam status księżniczki, nie mam żadnych konkretnych umiejętności. Bez moich sojuszników i moich drogich mieszkańców, jestem zwyczajną osobą. Wygląda na to, że bycie księżniczką jest znacznie gorsze, niż się mogłoby wydawać. Nawet gdybyś nie była księżniczką, wciąż byłabyś dla mnie Sonią. O, to takie słodkie, ale nie mogę wyobrazić sobie siebie bez swojego królestwa. Co z tobą, Chihiro? Myślę, że dalej byłbyś Chihiro bez swoich talentów, ale... Czy ty tak o sobie myślisz? Teraz, kiedy o tym wspominasz, to ciężko mi wyobrazić sobie siebie jako kogokolwiek innego niż programistę. Ludzie są tacy dziwni, więc co zmienia... Jaka zmiana sprawia, że jesteś inną osobą, a co sprawia, że jesteś dalej sobą? O, to podchwytliwe. Myślenie o tym jest ciężkie i straszne. O, przepraszam, że moja rozmowa zaprowadziła nas w tak nietypowe miejsce. Proszę, wybacz mi. Bardzo fajna rozmowa. Podobał mi się ten evencik. No i mamy... śmieci zapewne. Medium Box. Zobaczmy. O, jak miło! Jak miło, że dla Chihiro tacy wszyscy mili. O, mogę! Jestem fanem. Karty? Nie, talenty. Ale jestem ogromnym fanem. Teraz Windjeta bym wziął. Mam już postać, która ma Electric Paralyzer rozwiniętego. Teraz to myślę, że byłoby dobrym ruchem. Ostatni. Dobra, piąty poziom od razu. Trochę za bardzo, wydaje mi się, mogę iść w obszarówki, ale... No, czuję się przy tym trochę bezpieczniej po prostu. Dobra, no to zgodnie z obietnicą. O! Wow, ta wyspa ma tyle sklepów. Och! To jest komputer, którego kiedyś używał mój tata. Ależ wracają wspomnienia. Hej, paniusiu, czy ty nie jesteś programistą, która stworzyła ten świat? Dlaczego nie wiedziałaś o tym sklepie? Nie robiłam to sama. A, okej, czyli ona, czyli on dalej posługuje się jakby damskimi zaimkami. Ja tylko trochę pomagałam. Naprawdę? Jestem trochę zazdrosny. To musi być fajne być w stanie zrobić cały świat samemu. Ja zrobiłbym świat tylko z dziećmi i nigdy z niego bym nie wychodził. Jesteś dobry w sztuce i rzemiośle, prawda, Jotaro? Dlaczego nie zrobisz miejsca tylko dla siebie? I dla swojej drużyny w prawdziwym świecie? Domek z cukierków, a może jakiś fajny zamek? Ja zawsze lubiłam domki na drzewie. Zdecydowanie mógłbyś zrobić coś takiego. Same myślenie o tym sprawia, że robi się zazdrosna. Sekretne miejsce, tylko dla nas. W końcu mógłbym robić dioramy, tak jakbym chciał, ha. Nawet jeżeli to był, jeżeli byłyby naprawdę creepy, nikt nie mógłby mi powiedzieć, żebym je odstawił. Och, więc robisz dioramy, to niesamowite. Z chęcią bym kiedyś zobaczyła, jak jej skończysz, ale jeżeli to jest sekretne miejsce, to chyba nie będę mogła. Nie, absolutnie, dorośli nie mogą tam wejść. Ale jesteś mała, więc może nie jesteś dorosłą. Chyba jestem. Nie, nie chyba jestem. Rozmiar ciała nie ma znaczenia. Więc tak, niestety nie możesz, tylko dzieciaki mogą wejść do mojej sekretnej kryjóweczki. Raj dla dzieciaków i tylko dla dzieciaków. Myślę, że niedługo po zakończeniu obozu. Powodzenia, Jotaro. Intelekt bardzo ładnie nam pikuje do góry i fortitude trochę podrosło. Oj. Chyba nie dam rady.
Znaczy powiem inaczej, jestem prawie pewien, że nie dam rady, ale możemy spróbować. Ewentualnie tam poderspimy. Ale czwarty level? Jeżeli dałbym radę to przejść, to nie wiem. Oj, absolutnie ja na hita padam. Głupi jestem. O, jeszcze to nie ruszyć. Dobra, poderspimy sobie tutaj. Spokojnie, to i tak jest. Damy radę. Myślę, że damy radę. Zbieram przy okazji pieniążki. Ty tutaj trzeba absolutnie na tych trochę słabszych polach. Możemy nawet się pokusić o skarb, moim zdaniem. Czekajcie. Nie, dobra, tutaj może być. Myślę, że prędzej wyrzucę dwójkę i siedynkę. Ale może się mylić. Okej, okay. Dajesz sobie radę, Chihiro, jesteś korpsem. Jesteś korpsem. Okej, okay. Event. Co? O, sorry, stary. Na chwilę mnie ścięło. Wiem, że jesteś chłopem, ale czasami po prostu... Nie, to w porządku. To ja wybrałem sobie taki strój. Też pewnie bym się przestraszył, gdybym wszedł do łaźni i zobaczył kogoś, kto nosi coś takiego. Może jestem głupi, ale... To wydaje się być super szansą dla ciebie. Chcesz powiedzieć klasie, racja? Tak, chcę. Myślałem, żeby zrobić to tutaj, ale nie możesz się do tego zabrać. Nie winię cię. Tenko prawdopodobnie by oszalała, gdyby się dowiedziała. Przeproszę ją, kiedy powiem kiedy będę w stanie powiedzieć ludziom. Szczerze? To ona powinna przepraszać za to, jak cię traktuje chłopów. Kiedy zakoduję sobie, że jesteś samcem, jesteś dla niej śmieciem. Ktoś powinien cię dzisiaj wygarnąć. A, mam nadzieję, że ty nie będziesz tym kimś. Ona jest jak taka mała świnka morska, która... nie, pomeranian to jest taki... No, taka rasa pieska, taki malutkiego, która nigdy przestaje szczekać. Wkurzająca, ale to... Tylko dalej pies. O, widzę to. Ale nie mów jej, ona naprawdę się wkurzy. A, pewnie by była wkurzona, gdyby dowiedziała się, że dziewczyna to powiedziała. Ale chłopak? O, nie przeżyłbym. Znaczy, byłaby zachwycona, gdyby to powiedziała dziewczyna, ale chłopak? Nie. Tak, prawdopodobnie. Wiesz co, masz rację. Muszę to zrobić. Muszę powiedzieć wszystkim i wyjść z szafy na tym obozie. Jesteś tam pewien? Jeżeli dam się strachowi i będę się bał reakcji ludzi, to dalej będę w tym trwił. Dam sobie radę. Dzięki tobie zdobyłem trochę pewności siebie. Super, wierzę w ciebie, stary. To dużo dla mnie znaczy z twoich ust, Mondo. Okej, więc po pierwsze powiem naszej klasie, a potem... O, Mondo wziął ze sobą dziewczynę do kąpieli. Mondo Misaki, mam problem, chodźcie tu. O, nie, on nie... Poczekaj. Przepraszam. Nigdy nie pomyślałam, jak to może wyglądać. Jeżeli będziemy razem się kąpać. A pieprzyć to. Musimy złapać tę gnojka. Albo inaczej nie zrobisz to na własnych warunkach. Przepraszam, Masaru. Ale to było super. Może jakie uroczy są eventy, Chihiro. Dobra, mamy na razie bardzo dobre tempo, ale tu jeszcze bym delikatnie poderspił. Dobra. Chwila, czy high jump... Od razu to sprawdzę, coś tam sobie zepsuje. O nie, nie, nie powinien ryzykować, bo nie wiem, czy to tylko na tej mapie, nie? Dobra, idealnie, mówiłem, że dwójkę wyrzucę. Karta sukcesu. Och, kurde, ani karta sukcesu, ani broń. Może jeszcze raz mi się to uda. Jestem w stanie jeszcze raz zaryzykować. Oj, szóstka. Dobra, ale dobra, jeszcze chwilę pofarmić. I Sayaka jeszcze odwiedzę. Sayaka, kartę ruchu 5 raz. Oj. Dajesz, Chihiro, będziesz silny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piątaka bym wyrzucił. Potrzebowałbym szóstki jeszcze jednej, albo trójki. Tak byłoby najlepiej, prawda? Błagam, karta sukcesu, błagam. Jezu, ale skupienie, nie wiem. Ja muszę zacząć na nagraniu, później jak mam minę, bo ja wyobrażam sobie, że mam taką minę... Tak wiecie, turbo skupioną. Ale nie wiem, czy tak jest. Musielibyście wy mi powiedzieć. Czy nawet to pewnie wiecie. Więc musicie mi mówić. Dobra, zacznijmy, czy damy sobie radę. Oj, dwie jednostki.
O, jeszcze fata... Czekajcie, ale... Oby? Ledwo. Ledwo, ta obszarówka nas teraz absolutnie uratowała. Wydaje mi się, że jestem dalej troszkę za słaby, to mnie trochę martwi. Zaraz zobaczymy, co wyrzucę. Trójeczka. Spróbujmy. Potem i tak muszę jeszcze jedynkę sprawić, wyrzucić, co też będzie mega ciężkie. O nie. Do spania... Nie, do spania mi położył, wiesz co? Gdyby nie położył mnie do spania, to bym to wygrał. Znaczy, inaczej, miałbym szansę to wygrać. Dobra, kolejny event, który może mnie wzmocnić, tak. Nowy potencjał w twoim talencie. Nie wiem, czy to liczy się to potencjał, czy nie, ale myślałem ostatnio dużo o AI. Jak świat mógłby się różnić, jeżeli byłyby bardziej codziennością? Chcę stworzyć bardzo miłe AI. Co AI mogą robić dla ludzi? AI to sztuczna inteligencja, jakby ktoś się zastanawiał. Jakie jest ich miejsce w ludzkiej cywilizacji? No dobra, spytajmy o to. Wiedziałem, że to nie to Rikio. Czy myślisz, że jakby AI stało się większą częścią ludzkich żyć, to... To byś badał je za ileś lat? Właściwie... Bardzo już się tym interesuję. Antropologia jest właściwie prostym badaniem kultury i historii. O, nie wiedziałem. Przepraszam, że jestem taką ignorantką. Wciąż to mnie zachwyca, żeby usłyszeć, że zainteresowałaś się też tym badaniem. Przez twoją pracę rozwinąłeś coś takiego jak alter ego, zgadza się? AI, który pozwala emulować osobowość kogoś, kto nie żyje i pozwala jeszcze raz z nim porozmawiać. Zamiana z AI kogoś, kto nie żyje, pozwala nam zupełnie inaczej podejść do rytuału pożegnania bliskich. To może zmienić nasze życia w wiele różnych sposobów. Wow, nigdy na to tak nie patrzyłam. Zawsze masz jakąś nową perspektywę, Korkio. Mówiąc osobiście, myślę, że ci, którzy rezygnują z życia, robią to na wieczność. Pewnie to słyszeliście. Jest tak wiele sposobów, żeby patrzeć na świat. Ciekawe, czy... Co alter ego, jak alter ego mógłby ci pomóc? Jeżeli by ci to nie przeszkadzało, czy mogłabym spojrzeć na twój mózg trochę dłużej, żeby zrozumieć AI i moją pracę? Ależ oczywiście, to byłaby wielka przyjemność. Marzyłem o tym, żeby przeprowadzić z tobą miłą i długą pogawędkę o świecie. Badanie z Chorekio o mojej pracy i badaniach dało mi bardzo dużo inspiracji. Bardzo fajnie. No i cóż, no... Nagle się robi, że mieliśmy dobre tempo i to tempo, kurde, już nie jest aż takie dobre, jakie było i zaczęło mnie to trochę martwić. No ale cóż, no nie mamy tak naprawdę wyboru, no musimy to jeszcze poterpić chyba. Chyba, że jeszcze raz spróbować, modląc się o to, żeby po prostu on mnie... Jak on by mnie nie uśpił, to myślę, żebym dał radę. No nie, no znowu jest to samo. On teraz mnie na hita zdejmuje. Albo i nie. Ouu! Chihiro, ty bestio! No i teraz trzeba będzie spróbować wyrzucić jedynkę. Albo po prostu jakoś wylądować w tym odpowiednim polu. Okej, okay. Czyżby znowu talenty? No ale to dwa razy z rzędu się nie uda. Ale wezmę małe pudełeczko. Teoretycznie chyba trzeba było cały czas brać duże, chyba że mały ma większe szanse, żeby się udało. Dwa w jednym podejściu, Chihiro, ty zdolna bestio. Karta sukcesu. Zapomniałem, że tutaj też się liczy. A i tak jesteś zdolny. Zdolna, Chihiro, zdolna. Ja, jeszcze jeden poziom mogę. Prawie mam to wymaksowane. Jeden. No nic, spróbujmy tutaj jeszcze kartę sukcesu drugą wyfarmić. Kurde, no chciałem dać szybciutko. Ojejku. Mondo, daj coś mordo dobrego.
Vulcan Brown. Nie jest to nic dobrego, niestety. Ale wszystko zaczęło iść w jakimś bardzo nieprzyjemnym kierunku. Oj, szósteczkę teraz, nie, ajajaj. No jedynkę muszę wyrzucić. Coś tam XP, ale ja potrzebuję więcej, mam bardzo dużo pieniędzy, to jest dobry znak. To teraz musiałbym wyrzucić piątkę teoretycznie, tak? Powiem tak, no dalej tej expie, to nie jest stracony czas, ale no chciałbym iść do przodu, myślę, że dałbym sobie radę trzeciej wyspie, szczególnie, że mam bardzo dużo pieniędzy. Piąteczka, teraz. Komaru, dobra, może też czarta. Ruch o 3? Double move. Double move użyję i tak chyba, zaryzykuję. Bo double move da mi teoretycznie trochę większą szansę na ewentualny sukces. Właśnie mam kartę ruch o 5 w ogóle. No więc co, zaryzykuję jeszcze. 5. Jak stanę tam, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, tutaj. I teraz raz, dwa, trzy, tak, dobra. Dobra, wychodzimy stąd za dwie tury, dosłownie, nie, za trzy tury. Bo w kolejnej nie, za dwie. Dobra, zgadza się. Ciężkie obliczenia, wiecie, ciężkie obliczenia, ja niestety znowu po nocach nagrywam. A jeszcze mnie dzisiaj czeka tyle nagrywałem, że szok. I kurczę, no i wychodzi. Dobra, więcej kasy. Kasy mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Stać mnie dosłownie na wszystko, co sobie wymarzę. W takim tempie aktualnym. Uff, szybałem, że coś dobliczyłem. Mam dwie karty. Pozbywamy się tego, myślę. O, High Jumpa mogłem wywalić. Ten Vulcan Brown jeszcze by się gdzieś tam przydał, powiedzmy. Ale dobra, nie szkodzi. Karta celu. Troszeczkę talentów jeszcze muszę zrobić, żeby mieć na maxa wymaksowane to, co teraz mam, czyli ten Windjet All. To jest taki mój wewnętrzny cel. 20, dobra. Teraz do sklepiku, no trzeba. W sensie, gdyby nie trzeba było, to bym spróbował ominąć ten sklep, ale absolutnie nie mam szans z bossem, bo jestem do tyłu z levelami. No, nie ma ani operacji, ani czery tak naprawdę. Triple move'a używam. Triple move'a. Czy double square'a zaryzykować? Nie, chyba nie będę jeszcze ryzykował double square'a. No i dobrze, no chociaż z drugiej strony mógłbym zaryzykować. Czy dam radę? No mam chyba szansę. Dobra, stop. Oj, no i tak. Za szybko ci hero ruszył. No ale dobra, dał sobie radę. Bardzo dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że złodziejaszki na mnie nie trafią. Dobra, ryzykuję i używam double square'a. To może nie takie ryzyko, bo double move'a sobie użyję jeszcze. Dobra, zajebiście. O dziwo nie mogę do sklepu dojść, ale czy mogę przypadkiem... Oj, tutaj. Tutaj chyba podejdę. Oj, oczywiście trzeba inną trasą. Ojeju. Jaka trasa okrężna. I teraz tak, potrzebuję niebieskiego i czerwonego. Dobra, dużo niebieskiego. Uj! A bo ona jest... on jest S! Zapomniałem o tym! High jumpa bym użył, gdyby to było tylko na tą wyspę. Ale Tarto, dziękuję bardzo. Dobra, level up się wbija. No do sklepu teraz bym chciał. O, dobra, tutaj czerwony fragment biorę. Szósteczka. Piąteczka, może być. Może być. Dzięki temu już teraz na 100% mogę wymarsować to co planowałem. Czyli wchodzimy w skillę i marsujemy sobie Windjet All. No i kolejny plan jest taki, żeby wymarsować sobie... Znaczy spróbuję sobie... Może to po prostu. Czerwonej będę potrzebował niebieskiej jeszcze na pewno. Ale pech. Dobra, na walkę. Znaczy pech. No po prostu spędzamy czas w jakiś konkretny sposób, nie? Na razie jestem dosyć do tyłu jeszcze, więc bardzo bym chciał do tego sklepu pójść. W sklepie mogę bardzo dużo kupić, to jest właśnie ten plus największy. I tutaj teraz raz, dwa, trzy... No trójkę teraz muszę wyrzucić. W takim miejscu stanąłem, że trójkę muszę, nieważne czy będę szedł z tej strony czy z tej. Albo... szóstkę chyba, też szóstka by zadziałała. Dobra, festiwal związany z rzeczami niezwiązanymi z naszym talentem. Monomisiaki robią fajerwerki,
nie mogę się doczekać, ale... Czy najlepiej byłoby oglądać taki pokaz? W dużej grupie? Może miejsce z dala byłoby lepsze? Oglądanie z plaży byłoby urocze. Z plaży. Hej, Chihiro. O, Makoto. Czy ty też przyszedłeś oglądać? Tak, sporo osób mówiło o Rino na plaży. Po tym jak pokaz się skończy, więc pomyślałem, że oszczędzę sobie czas i będę obserwował stąd. Cieszę się, że na ciebie wpadłem. Jesteś zaproszona. Wow, grill! Robiłam się głodna, więc to było... będzie perfekcyjne. Ciężko uwierzyć, że jesteśmy... Jesteśmy pomiędzy zimą a wiosną. A to wszystko się dzieje wokół nas. Tak, to prawda. Dzięki temu to będzie na pewno zdecydowanie bardziej specjalne wspomnienie. Patrzyliśmy na fajerwerki, gadając dalej o doświadczeniach obozowych. Dobra. Uuu, ale zielony fragmentów. No niestety. Ale rośnie mi siła. I znowu coś. Uf, bałem się, że Rogany mnie zaatakują, ale to nie były one. Revive card, super. Możemy podejmować trochę większe ryzyko, ale naprawdę trzeba już... Ojej, kusiu. Niefortunnie, będę musiał karty ruchu podkupować na czwartej wyspie, skończyć z przyrodę. No ale patrzcie, ja mam pieniędzy, 11 tysięcy prawie. Prawie 11 tysięcy. Możemy iść po talent w sumie. O nie, chyba sobie żartujecie. 3000 zabrali mi. No bo już powinienem w sklepie, jest pieniędzy dawno. Dobra, jest sklep. Uff. Dobra, teraz tak. Mage Road, absolutnie. Gold Andes, absolutnie. No ja bym wziął triple move'a. I wziąłbym sobie dwa triple move'y nawet. Jest, to może sprzedać. I wziąłbym jeszcze jedno triple move'a. Dlaczego? Bo będę chciał... No dużo ich używać, teraz nadrobimy trochę tempa, mam nadzieję. Zostało nam 17 ruchów do końca, więc użyjmy karty triple i lecimy. No dobra, jest trochę wzrostu. No tutaj postaram się normalnie rzucić bez karty i udało się, całe szczęście. Wystarczyło 3 rzucić i wyszło. No, zobaczmy, jak to będzie dalej. I tutaj triple move od razu używam. Karta i to jest drugi triple move. O, 4 przynajmniej. Idealnie. Co ciekawe, nie jakoś ze pole mogłem ruszyć. Tak myślałem. Tak myślałem, że to będzie o tyle łatwe. Dobra. Bird Stroll. A mogę wziąć kartę trzeciej wyspy, tak teraz myślę. Dobra, tutaj teraz robię taki manewr i mam nadzieję, że mnogość ruchów sprawi, że jakoś trafię na skrzynkę. Dobra, jakoś tam, jakoś trafię. Komputer sam oblicza, właściwie konsola. Proszę bardzo. Dobra, tak. I teraz, no cóż, no idziemy do przodu. Właściwie mam wymarsowany skill, więc nie będę farmił talentów za bardzo już Chihiro. Destination card. Ale chyba czwarte obozy też nie planuję zabijać. Tak jak się zastanawiam nad tym trochę. Przecież mam nie za dużo ruchu, żeby to zrobić. Ale to nie to jest problemem, to jest po prostu... Mało... Nie wiem, czy dam radę, ale tak to przynajmniej sobie podać spierdzieś. No zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, czwarta wyspa została odblokowana. Karty, double square. No zaraz... Ale nie, dobra, zaryzykuję, będę miał trochę lepsze pole do popisu. Teraz będę mógł double square'a użyć. Double square'em najlepiej byłoby wylądować na kartę rozwoju. Nie ukrywam. No dobra, oj, ale ryzykujmy. Gdzieś tam z tyłu głowy miałem taki... A jak double square na sklepie zadziała? A pewnie nie zadziała. Nie, wiesz co, no trudno. Zmarnuje się, ale...
ale przynajmniej kupimy co trzeba. Karta quadruple? Nie. Chyba idę w atak. No nie no, spróbuję chyba iść do przodu w takim wypadku. Nie za dużo mi zostaje za tym. Double move'a sobie kupię i kartę ruchu o 1. Dobra, spróbujmy to skończyć w takim wypadku. W sensie na piątą wyspę się dostać. 10 ruchów to jeszcze całkiem sporo. Ja nie wiem, jak patrzę na ilość ruchów, to nie wiem czy wy też... O Jezus, czu, ale pech. Nie wiem czy wy macie takie wrażenie, ale mam wrażenie, że 10 ruchów to już jest bardzo mało, a to jest dalej 10 ruchów, to naprawdę nie jest źle. Quadruple move, absolutnie. Dobra, encounter. Encounter może być. To nie jest ważne. Ważne, żeby quadruplem podejść bliżej. O, okej. No, słuchajcie, mam dużo postaci, ryzykujemy. Podejrzewam, że się nie uda osobiście. Nie jest to aż taka duża strata. Ale no, jednak jest jakaś tam, nie? Tarce czułem, że się nie uda. Karta sukcesu, która gdzieś tam była dobrze ogarnięta, no, spyliła się. Dobra, quadruple. No i to jest dobry ruch. To jest dobry ruch, bo teraz idziemy od razu do strefy bossowej. No i tutaj mam nadzieję, że maksymalnie dwa ruchy dojdziemy. No, monofajn, teraz to możesz sobie skakać. Zrobiliście mnie w konia. Ostatnio monomiści są najgorszą moją zgubą. Jaki mamy ruch największy? Czwóreczkę mamy, teoretycznie. Dobra, rzucę normalnie. Mogłem tu czwóreczkę brać. Dobra, atak jest mocny. Mimo wszystko. Dobra, 55. Ile mi brakuje do bossa? Czy 4 równo? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć aż. Nie rzuciłem dwa. Nie, tak o. No, to jest ta przewaga magii, po prostu, potężnej. Pożegnane ognisko. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii wszyscy. Przepraszam, że was oszukiwałam przez cały czas. Oszukiwałam. Aha, oszukiwałem już, on się chyba przyznał. Odważyłem się dzięki Mondo. Kyoko, czy ty się już domyśliłaś? Dlaczego na mnie patrzysz, Junko? O Jezu, ale fajne eventy. Miałam przeczucie, ale nic takiego mocniejszego. Jestem ciekawy, ale co dało ci to przeczucie? Ale twój... To jak się zachowujesz przy chłopcach? Ha? Zawsze trochę się wahałeś, kiedy pracowałeś z nami, dziewczynami. Myślałam, że to jest wstydliwość, ale wydawałeś się znacznie bardziej komfortowo czuć przy chłopcach. Dziewczyna z osobowością taką jak ty wydawała się być nie na miejscu, więc dodam 2 do 2. Rozumiem. Były też aktywności, przy których nie mogłem być przy dziewczynach. Okres. Przepraszam, jeżeli wydawałem się być dziwakiem. Przepraszam. Nic z tych rzeczy. Cieszę się, że ta zagadka została rozwiązana. Co dziwne, czułem mniejsze wahanie, gadając z innymi, niż wcześniej, kiedy już teraz pokazałem im, kim jestem. Dobra. Teraz, nie ryzykując, wybieram kartę ruchu o 4. I bijemy bossika. Dobra, to było dosyć proste. Na pewno jeszcze odwiedzimy chociaż piątą wyspę na chwilę. To jest dobry znak. Chodź, spimy sobie na tej piątej wyspie. Za mało już ruchów jest, żeby próbować zabić ostatniego bossa. Ale, żeby jeszcze te dosłownie ile? Teraz czwarty ruch. No to jeszcze będę miał 3 tury chyba na... 3? 3 tury jeszcze będę miał. Na nowej wyspie. Na nowej, na piątej wyspie. Na ostatniej wyspie. Dobra, co tutaj chyba na hita padnie. Oczywiście. Dałoby się jeszcze troszkę mimo wszystko rozwinąć. 3 ruchy, no w 3 ruchy jeszcze można naprawdę zaszaleć, jakby nie patrzeć. No dobra, nie oszukujmy się, no nie można jakoś mocno zaszaleć, ale... No wiecie jak to jest. Double square, czy od razu chcę? Może... ale encounter mnie cofnie.
Double square wale, a co? O, idealnie w sumie trafiłem. No czerwony biorę, bo będę mógł dzięki temu rozwinąć parę nowych rzeczy. Szósteczka. Piąteczka, znowu. Ale 80 punktów, no to patrzcie ile tyle naklepało się. Szczerze to z chęcią bym ruszył się w to samo miejsce, dosłownie. Gdzie jest encounter jakiś? Ojej. Jeszcze do Yasuhiro. Karta... Goodbye, no dobra. Chciałbym znaleźć nowy, świeży potencjał w moim talencie. Muszę się szczerze postarać. Oddam się budowie ciała. Poprawię swój pozytywny taki samoobraz, w sensie to jak na siebie patrzę. Budowa ciała, Chihiro Parker. Dam swoim mięśniom trochę czary. Będę napakowany w chwilę. Niech płoną. Wariat. Boże, co za przeklęty obrazek. Chyba trochę przesadziłem. Dobra, trochę siły wzrosło. A to już jest ostatni ruch, tak? Ojejku. No tak, rzeczywiście, dobra. Ruch. Ostatni. Talent jeszcze koniec, no spoko. Mówię, ponownie nie mam zbyt dużo levela, ale za to talentu mam sporo. Jeszcze event? A, sobie forży. No i tak mi się nie zmienia. Zobaczymy, czy mam pecha, czy nie, po prostu. O, udało się. Fajnie. Fajnie, gdybym miał trochę jeszcze więcej czasu, to naprawdę mógłbym tutaj powalczyć. Ale znowu... Mam jeden problem. Czas między pierwszą a drugą wyspą. To jest dla mnie... 20 dni na tym spływa, a nie powinno. Mam najlepszych przyjaciół na świecie. Mam nadzieję, że wirtualny świat będzie... dobrze działał dzięki nim. Dobra, rozdajmy jeszcze punkty absolutnie, bo to jest najważniejsze, co tu zostało. Bo teraz tak. Jeszcze mam całkiem sporo punktów. Mógłbym pójść sobie w skill power upa. Nawet nie wiem, czy bym nie wymarcował tego skill power upa. Aj, mało zabrakło, ale biorę. I teraz ewentualnie coś czerwonego i zielonego, czyli na przykład attack power up albo... Aj, szkoda, że zabrakło. No ale to jest zabrakło i czerwonego, i niebieskiego. Zielone mogę pobrać troszeczkę. Mianowicie tutaj dam tyle, ile będzie się dało. Szansa revive'a ewentualnego. No i pozostałe daję recover influence. No to jest po prostu chyba najlepsze, co można sobie zrobić. No i proszę bardzo. Development completed. Nie najgorsza postać wyszła. Może być lepsza, jakby się udała operacja, gdyby troszkę ten początek nie był taki zepsuty, to być może byłoby lepiej. Znaczy się, bardzo dziękuję wam za miło spędzony wspólnie czas. Jeżeli wam się podobało, możecie jakby docenić materiał poprzez zostawienie łapki w górę, jakiegoś krótkiego komentarza, może nawet dłuższego, oraz subskrypcji. Zapraszam was do mojego opisu pod filmikiem, gdzie macie bardzo dużo mediów społecznościowych, na których staram się aktywnie działać. Twitter, TikTok, Twitch. Streamy są od poniedziałku, piątku, poniedziałki, wtorki. To jest godzina 20. Od około 20 zaczynam. Środa, czwartek, piątek to jest 17. Mam nadzieję, że padniecie, może akurat wam się spodoba. Poza tym zapraszam was do Patronite'a, jeżeli chcecie wspierać kanał pieniężnie. No i to tyle na dzisiejszy odcinek. Kolejny dopiero w poniedziałek. No i oczywiście codziennie na kanale widzimy się o godzinie 16, zgodnie z rozpiską. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.